Ty wiesz, panie, jak bardzo pragnę radykalnie i absolutnie oddać ci wszystko i żyć tylko tobą. A tkwię w miejscu, jak sparaliżowana, a może nawet się cofam. Niech w twoim sercu będzie ciągłe wołanie do mnie, ciągłe pragnienie i zdanie się na mnie. Przecież wiesz, przecież miałaś dowody, że oddaną mi sprawę biorę i urzeczywistnię, choćby wszystko wskazywało nierealność, tym bardziej duszę, która pragnie się oddać. Poczucie bezsilności jest potrzebne, bo ukazuje rzeczywistą twoją bezsilność i niemoc. To ma zbliżać do mnie, a nie oddalać. Ty masz być jak ślepa, zupełnie ślepa i bezradna, i zupełnie ufająca, stawiająca kroki pewne i odważne, mimo tej ślepoty i ciemności, w jakiej jesteś. To nic, że nie wiesz, że nie potrafisz. Tym lepiej, że tak właśnie jest. Ja trzymam cię w swych ramionach. Ja poruszam twoimi stopami i twoimi dłońmi. Ja otwieram twoje usta i kształtuję w nich słowa. Poruszam twoim sercem i przepełniam je miłością miłosierną, współczującą i pomocną, która nie krytykuje, nie zraża się, a podnosi i wspiera i przemienia. Ja twój umysł nasycam mądrością moją. Ja to wszystko czynię, ale tylko wtedy, gdy mi oddasz siebie i zawierzysz, zaufasz, choćby największa ciemność cię otaczała, choćbyś nie widziała i nie rozumiała nic. Niech będzie tylko w tobie miłosne pragnienie i zawierzenie. Tylko to, o to dbaj, tego pilnuj, tu koncentruj cały swój wysiłek. Od tego zależy absolutnie wszystko, twoje istnienie we mnie, twoje powołanie i posłannictwo wobec świata, który zawisł na nici miłości, jaka przez ciebie przechodzi. Jeśli zerwiesz tą nić przez swoje zaniedbanie, ty także zginiesz wraz z tymi, których uratować miałaś. Stworzyłem cię, abyś spełniła to powołanie, bo taka jest moja wola, święta moja wola, której się oddałaś, świadomie i dobrowolnie.